Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Krystyna Kunicka, witam i zapraszam. Już od 18 lat program Akcenty Polskie opowiada swoim widzom o tematach ważnych dla Polaków mieszkających na Łotwie. W dzisiejszym jubileuszowym 400. wydaniu pokażemy Państwu migawki z naszych polskich wydarzeń. Zaczniemy od wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy na Łotwie. Następnie zabierzemy Państwa na przedpremierowy pokaz filmu o kapitanie Aleksandrze Myszkowskim oraz upamiętnienie rocznic Powstania Styczniowego oraz zakończenia kampanii ładgalskiej. Zakończymy program otwarciem wystawy w Domu Polskim. Zaczynamy! (Muzyka) 31 stycznia prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w Rydze spotkali się z łotewskimi Polakami. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe, dziękując uhonorowanym za wielki wkład w budowanie relacji polsko-łotewskich oraz zachowanie polskich tradycji. Na spotkaniu z prezydentem w kurii arcybiskupa odznaczono osoby zasłużone dla spraw polskich na Łotwie. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Republice Łotewskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP odznaczono arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza. Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-łotewskich stosunków, za popularyzowanie wiedzy o historii polsko-łotewskich relacji Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczono profesora Eriksa Jekabsonsa. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Łotewskiej, za promowanie polskiej kultury i tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczono Ryszarda Stankiewicza. Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Łotewskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono tłumacza Mariansa Rizisa oraz księdza Andrisa Szewelsa. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano Olgę Burową, Mariusza Dukę, Katarzynę Grocholską, Wandę Jelińską-Platacę, Allę Lipniagową, Waldemara Mazurka. Prezydent wręczył również flagi Rzeczypospolitej Polskiej instytucjom polonijnym. Otrzymali je Związek Polaków na Łotwie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Relacji Polsko-Łotewskich Silesia, Polska Szkoła im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Polskie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils, Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezeknę, Przedszkole Polskie im. Jana Platera Gajewskiego w Daugavpils. W swoim wystąpieniu prezydent wspomniał wspólną historię i zaznaczył, że w 1920 roku Polacy ramię w ramię z żołnierzami łotewskimi walczyli o Ładgalię po to, by ją ochronić i obronić przed Sowietami. Podziękował odznaczonym Polakom. Przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję, ale zarazem bardzo serdecznie dziękuję, bo to nie są odznaczenia, które byłyby odznaczeniami dawanymi, jak to mówią, na kredyt. Nie, to są odznaczenia za ciężką, wieloletnią pracę, za ogromny wkład państwa w codzienne umacnianie, po pierwsze, polsko-łotewskich relacji, po drugie, za podtrzymywanie tutaj na Łotwie polskiej tradycji, polskiej kultury, tego wszystkiego, co dla nas Polaków i dla nas w Polsce ogromnie ważne, żeby tam, na tych terenach, w różnych miejscach na świecie, ale zwłaszcza w naszym sąsiedztwie, tam gdzie kiedyś były te obszary dawnej Rzeczypospolitej, gdzie do dzisiaj mieszkają nasi rodacy, ludzie, którzy mają polskie korzenie, polska krew płynie w ich żyłach, w większej lub mniejszej części, w większym lub większym stopniu pamiętali o Polsce, żeby mieli możliwość kultywowania swoich rodzinnych polskich tradycji, często już mieszanych z łotewskimi, z lokalnymi, ale cały czas jeszcze z tą gdzieś pobrzmiewającą polską nutą i właśnie za to umacnianie tej polskiej nuty, za jej przypominanie, za jej pokazywanie, także za to codzienne edukowanie dzieci naszych polskich, tutaj w polskiej mowie, polskiej historii, wiedzy o Polsce, o naszej kulturze, o naszej historii. Bardzo serdecznie dziękuję. W Gimnazjum Polskim imienia Józefa Piłsudskiego odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego Kapitan Myszkowski. Dokument opowiada o kapitanie Aleksandrze Zygmuncie Myszkowskim, oficerze, który doprowadził do realizacji operacji Zima i pomógł uwolnić Ładgalię z rąk bolszewików w styczniu 1920 roku.
W czasie polskiej ofensywy przeciwko bolszewikom w sierpniu 1919 roku kapitan Myszkowski został skierowany do Rygi w celu organizacji współpracy wojskowej. Miał misję specjalną, prowadził rozmowy z przedstawicielami armii łotewskiej, proponując pomoc Polski w pokonaniu bolszewików. Decyzję o zaangażowaniu Polski na wschodnich krańcach ziem łotewskich podjął naczelny wódz Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Józef Piłsudski. Zwycięska ofensywa polsko-łotewska doszła do skutku na mocy porozumienia zawartego przez dowództwo naczelne armii łotewskiej oraz atasze wojskowego przy poselstwie polskim w Rydze kapitana Aleksandra Myszkowskiego. Chcemy przybliżyć tą postać, wyciągnąć ją w ogóle z szuflady w archiwach, zakurzoną, jego teczkę i nie tylko, i pokazać, co z tego wynika, w jakich wydarzeniach historycznych wziął udział, co wykreował sam, będąc głównym aktorem dwóch karkołomnych misji, których się podjął i działań, które realizował na zapleczu frontu wojny z bolszewikami. Ryzykując własnym życiem, doprowadził do pierwszej umowy o współpracy wojskowej podpisanej między Polską a Łotwą i do takiego unikalnego na skalę i tego regionu, i w ogóle chyba wtedy całej części, tej naszej części Europy Środkowo-Wschodniej, sojuszu wojskowego wymierzonego przeciwko bolszewikom w obronie własnej wolności. Więc to jest, szczególnie teraz, jak weźmiemy pod uwagę tą paralelę z Ukrainą, która przeżywa swój 1920 rok, to jest chyba bardzo wymowne i taka ma być nauka i wnioski i ta główna konstatacja płynąca z filmu. Wszystko zaczęło się od zwykłej rozmowy na polskiej kwaterze wojskowej. Przedstawiciele Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Monika Michaliszyn i historycy zastanawiali się, czy możliwe jest odkrycie postaci Myszkowskiego. Powstał scenariusz na spektakl o Myszkowskim, który został w 2022 roku zrealizowany przez aktorów Teatru Polskiego w Wilnie. Następnie przyszła kolej na film. Rolę kapitana Aleksandra Myszkowskiego odegrał Łukasz Kamiński. Historycy wykonali ogromną pracę przygotowawczą w archiwach, wśród nich także dr Piotr Dmitrowicz. Tak naprawdę to było kilka lat. No, ja pierwszy raz do Dyneburga przyjechałem, kiedy otwierany był cmentarz w Ławkiesach. Wtedy usłyszałem o Myszkowskim, wtedy pani ambasador Michaliszyn zaczęła mi opowiadać o nim. Wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, żeby może zrobić o nim film, tak? I powolutku, krok po kroku, przez te kilka lat wracałem oczywiście do tego tematu. To nie jest tak, że pracowałem przez te kilka lat tylko nad tym, ale wracałem, odkrywałem, pojawiały się nowe dokumenty, pojawiały się nowe informacje. To jest trochę jak układanie puzli, tak? Gdzie każdy element jest bardzo ważny, a jednocześnie każdy nowy element pokazuje inny kolory tej postaci. Część materiałów twórcy filmu uzyskali od rodziny Myszkowskiego, który po II wojnie światowej wyemigrował najpierw do Francji, a następnie do Brazylii. Nie znaliśmy tak naprawdę nazwisk dalszej rodziny Myszkowskiego i jego dzieci, co się z nimi działo. Udało nam się trafić na jednego pana, który się ogólnie zrumuje całym rodem Myszkowskich, który podał nam nazwiska osób z tej rodziny. Niestety osoby, z którymi się miał kontakt, już nie żyły, więc nie mieliśmy tego kontaktu bezpośredniego. I poprzez internet udało mi się odnaleźć dwoje członków tej rodziny, prawnuka i wnuczka, i z nimi się skontaktować i od nich uzyskaliśmy część zdjęć. Scenarzystą i reżyserem filmu dokumentalnego jest Maciej Dancewicz. Ścieżkę dźwiękową wykonał znany na Litwie muzyk polskiego pochodzenia Rafał Jackiewicz. Produkcję filmu umożliwiła Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt został zrealizowany również zawdzięczając dofinansowaniu Fundacji Orlen, Orlen Lietuwa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ja jestem historykiem, tak, z wykształcenia, i praca nad odkrywaniem człowieka jest zawsze czymś niesamowitym. Tak? I tutaj mamy do czynienia ewidentnie z człowiekiem, który był bohaterem, który był niezwykle odważnym człowiekiem, ale tak jak mówiliśmy, bardzo skomplikowanym. I to jest z jednej strony bardzo delikatna materia, żeby oddać uczciwie historię Myszkowskiego, a z drugiej strony, żeby go odkryć. Tak? Często te dokumenty to są suche raporty, to są suche informacje, z których dopiero gdzieś tam wyłania się człowiek. I to było najtrudniejsze, ale jednocześnie najbardziej fascynujące, żeby tego człowieka wydobyć, żeby pokazać te emocje, które towarzyszyły jego misji, jego życiu. Pokaz zgromadził lokalnych Polaków, lecz przede wszystkim był skierowany do uczniów Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils oraz Gimnazjum Polskiego im. Stefana Batorego w Rezeknę. Dzieci bardzo się interesują historią Polski
I to naprawdę takie wyjątkowe teraz wydarzenie, że mogliśmy przyjechać i zobaczyć jeszcze przed premierą tego filmu, pooglądać ten film i potem jeszcze uczestniczyć w dyskusji o tym filmie, o historii Polski. Po pokazie odbyła się dyskusja z osobami zaangażowanymi w realizację filmu, którą prowadził współzałożyciel i publicysta ośrodka medialnego Wilnoteka, wieloletni korespondent TVP na Litwie Walenty Wojniło. Twórcy dokumentu opowiedzieli o wezwaniach, trudnościach, ale też satysfakcji, która towarzyszyła poznawaniu postaci kapitana Myszkowskiego. Premiera finalnej wersji filmu odbędzie się jesienią 2023 roku. Kiedy film będzie skończony, już będzie w pełni zamknięty, bo to jest dokument, więc on jest ciągle żywym tworzywem, na pewno będziemy go chcieli pokazać i w Warszawie, i w Wilnie, i w Rydze, i w Dyneburgu, bo tych miast dotyczy ten materiał zgromadzony w filmie, ale będziemy chcieli go po prostu udostępnić, szczególnie młodym ludziom, czy to w formie internetowej, czy w formie jakichś dodatkowych pokazów, żeby mogli się z tym materiałem zapoznać, zainspirować i zobaczyć, co ich rówieśnicy 100 lat temu robili, czy 120 lat temu robili, myśląc o Polsce nie jako o kraju, w którym mieszkają, tylko o kraju, który w ogóle powinien wrócić na mapę Europy. I to samo dotyczyło Łotyszy, którzy w tym sojuszu wojskowym z Polakami walczyli przeciwko bolszewikom, a wcześniej przeciwko armii Bermunka Awałowa i przeciwko białym Rosjanom i Niemcom, którzy próbowali nie dopuścić do odrodzenia i w ogóle powstania Łotwy niezależnej i odrodzenia państwa polskiego. A przy okazji próbowali zablokować możliwość w ogóle funkcjonowania krajów bałtyckich, więc to jest jakby główna myśl przewodnia. Chcemy po prostu zainspirować ludzi do refleksji, zrozumienia tego, czym jest imperializm płynący ze wschodu, nieważne jakiego jest koloru i czym jest to zagrożenie, kiedy ktoś dybie na naszą wolność i niepodległość, bo to rozumieją już nasi ich rówieśnicy i nasi sąsiedzi na Ukrainie. Jeszcze przed premierą filmu w Dyneburgu uczczono zakończenie zwycięskiej kampanii ładgalskiej. Właśnie tego dnia, 103 lata temu, do Dyneburga przybył marszałek Józef Piłsudski. Polska delegacja 27 stycznia udała się na miejsca spoczynku polskich żołnierzy, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze, oddając hołd bohaterom. Pod krzyż na Słobudce w Parku Wolności, na cmentarz luterański oraz katolicki, a także kwaterę wojskową w Ławkiesach udali się atasze obrony pułkownik Tadeusz Słomczewski, zastępca atasze obrony podpułkownik Sławomir Kłosowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski. W asyście harcerzy upamiętnili poległych w walkach z bolszewikami żołnierzy polskich i łotewskich, którzy wspólnie wyparli wroga i umożliwili rozkwit I Republiki Łotewskiej. Ciekawostką jest fakt, iż w okresie międzywojennym jednej z centralnych ulic miasta ku czci wyzwolenia Dyneburga nadano nazwę 3 stycznia. Obecnie jest to ulica Wienibes. W styczniu tego roku obchodziliśmy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Również u nas na terenach łotewskich doszło do niewielkiego zrywu, którego bohaterów uczczono złożeniem kwiatów i zniczy przy pomniku w twierdzy Dyneburg. Główna akcja Powstania Styczniowego w Inflantach Polskich odbyła się 25 kwietnia. Polegała na opanowaniu przez powstańców transportu broni z Dyneburga do Dzisny. Garstka powstańców napadła na całkowicie zaskoczonych Rosjan. Wiem, że dowódcą był hrabia Leon Plater. Kilku żołnierzy rosyjskich zginęło, kilku wzięto do niewoli, natomiast oficerowi dowodzącemu udało się zbiec. Rosjanie wyłapali powstańców, tym samego Leona Platera, który został osadzony w twierdzy Dyneburg. W twierdzy przytrzymywano również innych powstańców, nie tylko Leona Platera. Tutaj odbywały się również procesy sądowe i niektórych powstańców oczyszczono z zarzutów. Władze carskiej Rosji obawiały się powstańców, dlatego twierdza została dodatkowo wzmocniona. Tak naprawdę Leon Plater wraz z powstańcami marzył o zdobyciu twierdzy. W efekcie fatalnie zaplanowanej akcji majątki należące do polskich ziemian jeden po drugim padały ofiarą zemsty. Miejscowa władza wezwała włościan do współdziałania przeciw powstańcom. Leon Plater był ofiarą nieszczęsnego zrywu. Podczas śledztwa wziął całą winę na siebie, chroniąc innych uczestników zrywu. Bohater powstania w Inflantach Polskich został stracony w twierdzy Dyneburg 9 czerwca 1863 roku. Wszystkie powstania, które były w Polsce, są ważne, ponieważ pokazały i Polakom, i całej Europie, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Przez 10. rocznicę stracenia Platera w trzecim bastionie twierdzy zawieszono tablicę pamiątkową, którą usunęła władza sowiecka. Obecny monument upamiętniający powstańców został odsłonięty w 2013 roku przez prezydentów Polski i Łotwy.
A teraz zapraszam Państwa na otwarcie mojej wystawy do Galerii Domu Polskiego. Wystawa Korony i kubizm składa się z koron i kubistycznych obrazów akrylowych autorstwa Krystyny Kunickiej, tłumaczki, dziennikarki i aktywnej działaczki Związku Polaków na Łotwie. Krystyna urodziła się w Dyneburgu, studiowała anglistykę na Akademii Bydgoskiej imienia Kazimierza Wielkiego, a na Uniwersytecie Daugavpilskim zdobyła kwalifikację tłumacza oraz stopień naukowy doktora filologii. Przez wiele lat badała język polski w Latgalii i jest autorką książki Polacy i język polski w Latgalii. Jako osobotwórcza lubi realizować się w wielu dziedzinach. Wiosną 2017 roku udało się na warsztaty robienia koron i od tego czasu nieustannie tworzy nowe dzieła, które są nie tylko piękne, lecz również praktyczne. Inspirację dla różnorodnych koron Krystyna czerpie w kulturze ludowej, przyrodzie, filmach i otoczeniu. Wykonuje korony również na zamówienie. Po koronach zaczęły powstawać również wianki i opaski. Krystyna wykorzystuje materiały sztuczne oraz naturalne. Podstawą przeważnie jest drut oraz wszelkiego rodzaju koraliki. Dużo koron powędrowało do różnych krajów Europy oraz zakątków Łotwy. Akrylowe obrazy wykonane pod wpływem kubizmu zaczęły powstawać w styczniu 2022 roku. Pewnego dnia Krystyna zrobiła kilka szkiców, a następnie postanowiła przenieść je na płótno. Tak powstał skromny zbiór obrazów, które nie mają nazw. Autorka uważa, iż nazwa może sugerować widzowi, co powinien zobaczyć, a każdy człowiek może interpretować obrazy na sposób własny, przez pryzmat własnego doświadczenia. Barwne płótna przeważnie przedstawiają postacie dualistyczne, manifestując złożoność osobowości człowieka. Pierwszy program Akcenty Polskie ukazał się w telewizji Dot.com 20 września 2005 roku. Dziś spotykamy się z Państwem już po raz 400. W ciągu 18 lat pokazaliśmy Państwu relacje z kilku tysięcy wydarzeń, łącznie około 7 tysięcy minut. Przez lata program współtworzyli Elwira Linczyk, Irena Wilcynia, Ola Szerszniowa, Alina Apolione, Krystyna Baranowska, Paweł Wroński, Piotr Reszka, Paweł Galler, Andris Kierubincz, Iwar Utynans, Edwin Mieszkowski. Epizodycznie również Anastasja Bielnikowa, Edward Bielnikow oraz Ewa Jerszowa. Obecnie ekipę tworzą Krystyna Kunicka, Milena Sawkina, Ryszard Stankiewicz, Henryk Mejnard, Aleksander Chlestow oraz Eugeniusz Radkow, który montuje wszystkie programy Akcentów od samego początku. Nasz program dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do oglądania naszych programów przed ekranami telewizorów lub w internecie. Do zobaczenia w kolejnych Akcentach Polskich.